Witam Was serdecznie w następnym odcinku na tym kanale. Tym razem podam Wam ekspresowy przepis na pyszne, smaczne, mięciutkie, drożdżowe pizzerinki, które jak podaję na jakiejkolwiek uroczystości, nie wiem, urodziny, święta jakieś, wszyscy się zajadają. Są pyszne, pulchniutkie, wypełnione u mnie farszem z pieczarek i serka. Oczywiście do środka możecie dać cokolwiek sobie zechcecie. To co? Zaczynamy! Do miski wsypuję paczkę drożdży instant, łyżeczkę cukru, łyżeczkę albo nawet półtora soli, kieliszek oleju. Krobusia, może podać mi mąkę. I tutaj mam odmierzone 400 gram najzwyklejszej mąki. I jeszcze do tego potrzebujemy szklankę wody, ciepłej wody, najzwyklejszej wody z kranu. Ciasto mamy gotowe i zostawiam je na jakieś 15-20 minut nawet do wrośnięcia, a niekiedy jak nie mam czasu, to nie daję go do wrośnięcia i też jest spoko. Jeżeli ciasto Wam wyjdzie za rzadkie, to dosypujemy mąki, jeżeli za gęste, za sypkie, dolewamy wody i będzie ok. To zależy po prostu od mąki, jaką mamy. Teraz ciasto sobie będzie rosło, a ja w międzyczasie przygotuję farsz pieczarkowy. Teraz sobie zeszklę cebulkę do pieczarek. Naprawdę to jest ekspresowa kolacja, robię ją dość często i wszyscy się zajadają. Dzisiaj właśnie na prośbę mojej rodziny. Ale są tak syte i zapychające, że zje się kilka i człowiek jest najedzony. A dodatkowo Nicoli do tego robię ekspresowe brokuły z sosie czosnkowym. Sama sobie zażyczyłam. Ona brokuły kocha i uwielbia, więc samo zdrowie. Okej, myślę, że już mogę wrzucić pieczarki, one się tu razem będą ze sobą smażyły. I
ja od razu je przyprawiam do smaku, nie czekam aż się tutaj podgotują. Daję trochę ziół prowansalskich, pieprzu. I odrobinę magii. Znaczy no trochę więcej tej magii, bo pieczarki lubią sól. I to się teraz będzie dusiło. Tutaj już przygotowałam formę na muffinki. Weź każdą, to mam taką specjalną na muffinki, jeszcze do tego dałam dodatkowo takie silikonowe foremki. Wytuściłam to olejem i w to będę wkładała moje pizzerinki, będą w takim fajnym kształcie babeczek. A w międzyczasie Nikolka będzie przygotowywała sos czosnkowy do brokułów, jak i do naszych pizzerinki. I got a word for the both of us. Put you in a travesty. Don't gotta hurry in and in my love. When you ride with me, I gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in a travesty. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control. Na posypanej stolnicy albo blacie wałkuję teraz nasze ciasto. Jak na pierogi. Ja sobie to ciasto przedzielam na pół, bo będą dwie rolatki, a tak jakby, dwa ruloniki. Każdy tą połówkę smaruje ketchupem. Ketchupem, basatą albo czymkolwiek, co tam lubicie. Rozsmarowuję. Posypuję mozzarellą. Jeden i drugi placek. Na to wykładam pieczarki
tak jak mówię, można każdy dowolny. Zwinięte w rulonik. Kroję to teraz na mniejsze kawałki. I będę wkładała to do tych foremek, które sobie przygotowałam. Dla dzieci robię samym serkiem i ketchupem, dla nas pieczarkami. Ok, rzucam to do piekarnika. I tak wyglądają moje moje pizzerinki po upieczeniu. Mówię wam, są rewelacyjne. To zabieram się za konsumowanie. Ok, kochani. Dziękuję wam, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że takie gotowanie też wam się podoba. Zachęcam was do łapek w górę, subskrypcji i do komentowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Got a word for the both of us. Put you in a travesty. Don't gotta worry.